No i dobra. Mamy już skończony pierwszy warp room. Więc teraz możemy iść na warp room numer 2, ponieważ brama nam się tutaj otworzyła. W zasadzie to... Tak, możemy iść na drugi, ponieważ tu jest trzeci, czwarty, piąty. Dobra, bo myślałem, że przez chwilę coś pokićkałem. W każdym razie ta brama teraz została odblokowana, ponieważ pokonaliśmy bossa, który był w tamtej pierwszej strefie. I teraz przyszedł czas zrobić kolejne 5 poziomów, które na nas będą czekać. I pierwszym z nich jest nikt inny jak poziom G-Wiz, czyli druga wersja średniowiecznego poziomu, więc let's do it! Why must you continue to be a thorn in our side? What? Where was I? Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa. No i czas na wytłumaczenie tego, co miało przed chwilą miejsce, tej wiadomości od Cortexa i Uka Uka. W dużym skrócie. Cortex i Uka Uka są bardzo zdenerwowani, dlatego że Tiny został w bardzo brutalny sposób pokonany. I nawet sam Cortex powiedział, że jeżeli mamy na następny raz napierdzielać się z ich minionami, to chociaż starajmy się ich nie krzywdzić w żaden sposób. I czas na pierwszą ciekawostkę w tym poziomie. Merlińskie majty! Kto by się spodziewał? Tak, jest tutaj pewna malutka zmiana. Jak wiecie, w wersji amerykańskiej i japońskiej, kiedy atakujemy naszego Merlina, który rzuca na nas jakieś czary mary, okazuje się, że kiedy go atakujemy, to on może nas zmienić w żabę. Taka mała ciekawostka. I kiedy chcemy go zaatakować spin atakiem, to on w wersji amerykańskiej i japońskiej od razu jakby jest na hita, czyli po prostu atakujemy go spin atakiem i nagle on znika. Oczywiście to musiało zostać zmienione w wersji europejskiej i on dostał jeden dodatkowy hit, co dało nam animację z jego merlińskimi majtami. Zresztą dla osób zastanawiających się, skąd merlińskie majty się wzięły, to polecam obczaić mój dawny let's play na luzie z Crasha Trójki z Timim Utoxem oraz z Pixelem, ponieważ od tego, można by powiedzieć, wziął się cały ten mem z merlińskimi majtami. Swoją drogą, animacja śmierci przez żabkę wygląda następująco, że Crash zostaje pocałowany i ta żabka zmienia się w księcia. Taka dosyć ciekawa ciekawostka, nie powiem, że nie. No, udało nam się oczywiście ominąć naszego Merlina Monroe z różowymi majtami. O, i tutaj będzie zaraz samobójcza żabka. To jest jedna z ciekawostek, o której w sumie nie wspomniałem, ale myślę, że wiele fanów, którzy grali sobie kiedyś w Crash 3, będą wiedzieli, o co chodzi. Samobójcza żabka, swoją drogą. A mówiąc o rundzie bonusowej, do której teraz wszedłem, to teraz będzie pokazywane dla was 100 screenów, że miała być zupełnie inna runda bonusowa w tym miejscu, która była bardzo mocno zainspirowana rundą bonusową z Crasha 2, bo praktycznie nie było platformy, która by cię tutaj zabrała, tylko byłaby zapadnia, dzięki której byś spadł. A wszyscy wiemy, że zapadnie to jest temat Crasha 2, bo większość rund bonusowych wyglądała tak, że były zapadnie. A mówiąc o większość, mam na myśli te poziomy dżunglowe Crasha. Bo w Crashu 2 to przecież to był, że tak powiem, wiecie, mus robić takie zapadnie, przez które Crash spadał na sam dół i zaczynał rundę bonusową. No i swoją drogą też taka ciekawostka, taka, wiecie, którą nie powinienem w sumie mówić, bo raczej jest to oczywistość. A mianowicie, że to jest drugi raz, kiedy poziom o tematyce średniowiecznej pojawia się jako, w sensie, drugi poziom w kolejnym warp roomie, bo jak pamiętacie, w pierwszym warp roomie to przecież był Toad Village, a teraz G-Wiz jest tym pierwszym poziomem w drugim warp roomie, też o tematyce średniowiecznej. Hej, tu Aku ponownie i przekażę ci ciekawostkę temat poziomu G-Wiz. A mianowicie, wskazówka numer 1.
używałem z Body Slamu może zniszczyć metalowe skrzynki. Oczywiście Body Slamu możesz użyć za pomocą przycisku kucnięcia oraz podskoczenia. Czyli po prostu przycisk, jeśli chodzi o kucnięcie, robimy to za pomocą przycisku kółko i potem musisz nacisnąć przycisk kwadrat, żeby wykonać Body Slam. Oczywiście po skoku, rzecz jasna. Jeśli denerwuje cię mój głos, wskazówka numer 2. Jeśli denerwuje cię mój głos, możesz przycisnąć przycisk trójkąt, aby po prostu go wyłączyć. Och nie, jak jestem bardzo samotny, Crash. No dobra, to G-Wiz mamy zaliczony. Bardzo mi się to podoba. Pewnie się zastanawiacie, kim jest ten osobnik, od którego zabieramy kryształ i klejnot, a o nim sobie opowiemy potem. Jest jeszcze na to czas. Dobra, Hengem Hai! Tutaj będzie oczywiście japońska nazwa poziomu. No i co? Jest to pierwszy arabski poziom w grze, jak i w całej serii Crasha, ponieważ to właśnie od tego poziomu rozpoczęły się również arabskie poziomy w takich grach jak chociażby Crash Entrance czy Crash The Huge Adventure. Chociaż w Crashu The Huge Adventure nie było, ale wiem, że w Entrance były. I tia, tutaj taka mini ciekawostka w wersji amerykańskiej i japońskiej byłaby maska Aku Aku. Nie wiedzieć czemu w tym poziomie nie ma tej maski, co niweluje podpowiedzi Aku Aku, dlatego że no skoro nie ma japońskiej, znaczy skoro nie ma tutaj maski Aku Aku, no to po co podpowiedź, skoro no nie ma jej tutaj, co nie? Ale nieoficjalnie ten poziom miał być 81 skrzynek i z jakiegoś powodu jest ich 96, więc twórcy stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie dodać więcej skrzynek. No, też mi się tak wydaje, że to był świetny pomysł. No oczywiście jest tutaj również dostępny żółty klejnot. Ale żeby zdobyć żółty klejnot, to potrzebujemy zdobyć 10 reliktów lub anków czasowych, ponieważ jest pewne alternatywne miejsce, które zabierze cię do alternatywnej ścieżki tego poziomu i dzięki temu tam zdobędziesz ten żółty klejnot. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo bardzo mi się podoba prowadzenie tego let's playa. A czemu nie wspominam może o moich wspomnieniach za dzieciaka z tym poziomem, no bo przecież na pewno jakieś mam. Z tym poziomem mam takie wspomnienia, że nie umiałem przejść rundy bonusowej w tym poziomie, bo zawsze jakoś miałem taki zwalony timing, że te skrzynki losujące zamieniały się od razu w stalowe i to uniemożliwiało mi przejście tego poziomu, a raczej tej rundy bonusowej, jak chcemy być bardziej precyzyjni. A mój znajomy, ten z którym się zagrywałem w Titansy i w Mind Over Mutant, lubił bardzo ten poziom. I wcale mu się nie dziwię, bo jest nawet spoko. Jest bardzo całkiem spoko. A o G-Wiz nie opowiadałem wam, bo tak naprawdę to jest praktycznie to samo co Toad Village. Praktycznie podobne błędy popełniałem za dzieciaka i dlatego nie wspominałem nic o G-Wiz. Bo po co, skoro popełniałem podobne błędy? To w ogóle było naprawdę mega ryzykowne, bo mogłem zginąć w najgłupszy sposób, ale tja. To już się nazywa przegrać życie, proszę państwa. Panie i panowie. O, i proszę bardzo, tam w oddali mamy żółty klejnot. Kiedyś nawet myślałem, zanim oczywiście odkryłem, że jest alternatywna ścieżka do tego poziomu, to myślałem, że za pomocą Wumpazuki będzie można go zestrzelić, ale okazuje się, że jednak nie. Co było troszeczkę smutne. Jej, mamy klejnot! Wychodzimy stąd! No i dobra. To lecimy sobie z Koksem w takim razie z kolejnym poziomem, który będzie na nas czekał. I pewnie się zapytacie mnie, dlaczego tutaj nie opisuję graficznie, jak te poziomy wyglądają. Powiem wam tak. Crasha trójkę znam na pamięć i mogę wam powiedzieć, że nie ma żadnego poziomu, który według mnie wyglądałby jak sterta śmierdzącego i parującego gówna, za przeproszeniem. Powiem nawet więcej, soundtrack w tej gierce jest o tyle epicki, że ciężko mi jest się do niego przyzwyczaić. Znaczy, co to było w ogóle za powiedzenie? Ciężko mi jest do niego jakby mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Serio, nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o soundtrack w oryginalnym Crashu trójce. Dobra, czas na Hog Ride!
oczywiście nie obejdzie się bez japońskiej nazwy. I mam dla was małą ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale motocykl Crasha, którym teraz tutaj będziemy, że tak powiem, się poruszać, ma swoją nazwę. Otóż motocykl Crasha nazywa się Iron Apple V2. To gdzie jest Iron Apple V1? Moje takie zapytanie. Jeżeli chodzi o ciekawostki na temat tego poziomu, to nie ma żadnych. A w zasadzie jest jedna, która jest dosyć oczywistą oczywistością. Jak widzicie, po lewej i prawej stronie są różne banery z Cortexem, tutaj mamy Dingo Sodę, Gaz i tak dalej. Są to po prostu nawiązania do postaci, które pojawiają się w Crashu Trójce, a raczej też bossów, z którymi będziemy mogli zawalczyć. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki odnośnie Crasha. Hog Ride! To nie, żeby nie było, odnośnie Crasha 3 to jest jeszcze sporo do powiedzenia mam. No i w perfekcyjny sposób zaliczone to zostało, pierwsze miejsce i gitara 7. Mogę tylko powiedzieć, że za dzieciaka ten poziom sprawiał mi problem, bo oczywiście jak to ja nie ogarniałem mechaniki tego motocyklu, co kończyło się zawsze fiaskiem i mega triggerem z mojej strony, a ja bardzo byłem mega denerwującym się dzieckiem. Uwierzcie mi, ja bardzo łatwo wychodziłem, nie byłem po prostu cierpliwy, okej? Możemy się tak umówić. Dobra, Tomb Time, let's go! Good day, mates. Dingo dials the name, and Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystals to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast yous. Znamy już tożsamość tego osobnika. To był nie kto inny jak Dingo Dial. Ale tia, tutaj będzie oczywiście japońska nazwa i teraz sprawdźmy jedną rzecz. Oczywiście, działa to dalej. Mamy tutaj dwa ukryte życia, taka ciekawostka dla osób, które mogły nie wiedzieć, ale oczywiście najlepiej to wykonać w momencie, kiedy macie Wumpazukę. I swoją drogą w Ensei Trilogy tutaj byście dostali trofkę. Nie żebym się tutaj miał czepiać czy coś, tylko zwracam na to mocno uwagę. Ten poziom nie będziemy robili na 100%, dlatego że nie będziemy nawet mogli go zrobić na 100%, więc dlatego rundę bonusową sobie ominiemy na chwilę obecną i w momencie, kiedy będziemy mieli to, co potrzebujemy, wtedy zrobimy poziom na pełne 100%. A na razie olewamy sobie to. Na razie robimy poziom jak gdyby nigdy nic na totalnym chillaucie, speedrunie, czy jak chcecie sobie to nazwać. Tutaj w wersji amerykańsko-japońskiej byłaby maska Aku Aku po lewej stronie. I jak widzicie, to jest m.in. powód, dlaczego nie zrobimy 100%. Tam mamy bramę z purpurowym klejnotem. W momencie, kiedy będziemy posiadali ten purpurowy klejnot, wtedy możemy wychylać się i robić 100%. Na chwilę obecną nie jest to nam wskazane. Proszę bardzo. W taki oto sposób łatwe 40 żyć mamy i let's do it. Możemy sobie, kurde, pozwolić na nie wiadomo co. Taki totalny let's play o speedrun, mogę przyznać. Za dzieciaka bardzo lubiłem ten poziom, bardzo mi się on podobał i uważam, że soundtrack w tym poziomie, jak i przeciwnicy i wszystko inne, jest po prostu mega fajne. I nic więcej nie mogę powiedzieć poza tym, że tam u góry mamy zdjęcie z doktorem Neocortex. Taka mini ciekawostka dla osób, które mogły tego nie dostrzec. Tak więc teraz macie swoje 5 minut. Teraz nadszedł czas na ciekawostki na temat poziomu Tomb Time. Jasne światła punktowe to są pułapki, trujące szały będą latać z lewej strony. Jeśli zniszczysz wszystkie skrzynki w poziomie, zdobędziesz diament. Droga do perfekcji, mój drogi przyjacielu. Czy grałeś już w Time Attack, czyli czasówki? Weź żółty zegareczek oraz zdobądź relikty podczas przechodzenia Time Triali. Jeśli zbierzesz 5 reliktów czasowych, podejdź na środek Warp Roomu. Pojawi się tajemnicza platforma. Zaszukujesz się, gdzie ona cię tak naprawdę zabierze. Po lewej stronie drzwi są otwierane fioletowym klejnotem. Odnajdź go, Crash. Życzę powodzenia. No i dobra.
Tutaj mamy zaliczone chwilowo, może nie na 100%, ale jest zaliczone, więc czas na Midnight Run, ostatni poziom w tym Warp Roomie. Warp Roomie numer 2. I tutaj będzie japońska nazwa. Ten poziom nie ma żadnych ciekawostek, poza tym, że w tym poziomie miały wystąpić trzy beczki. Tutaj oczywiście będzie gdzieś screen w momencie, kiedy ja to przedstawiam. No i co? Za chwilę będziemy mieli... O, widziałem, że muszę zginąć, bo jedna skrzynka się nie zniszczyła. Takie rzeczy czasami się dzieją w Crashu Trójce, to mogę powiedzieć. To jest trochę typowe dla Crasha Trójki. Nie zawsze, że tak powiem, detekcja kolizji zadziała i tu to już w ogóle kompletnie dupa blada. Jestem tylko ciekaw, jak Pura w ogóle nie spadł, bo tak, tygrysek, którego ujeżdżamy, to jest Pura. Tak jak w dwójce był Polar, teraz mamy Purę. W ogóle mnie to zawsze zastanawia, czemu w ogóle Pura boi się Crasha, bo tak nigdy nie widziałem żadnego pełnoprawnego poziomu z... Wiecie, gdzie Crash ujeżdża Purę. Tylko Crash ujeżdża Polarkę i ewentualnie Baby T. Ale tak to nigdy czegoś takiego nie było i to mnie zastanawia dlaczego, bo nigdy to nie było nigdzie wytłumaczone. Może po prostu Pura jest bardziej posłuszna dla Coco. Znaczy posłuszny w sumie, bo z tego co wiem, Pura to on. Chociaż krążą plotki, że to jest on, krążą też inne plotki, że to jest ona. Nie wiem w zasadzie, ciężko mi jest tutaj stwierdzić, bo niby to jest żeńskie imię, ale wszystko jest możliwe tak na dobrą sprawę. Wszystko jest tak na dobrą sprawę możliwe. I checkpoint! Myk, myk, myk. Zium, zium, zium. Para, para, param. Myk, myk, myk. Puk, puk, puk. Pik, pak, pok. Ping, pong. I przed kryształem zginąć. Ja pierdzielę. I to właśnie tutaj byłyby te trzy beczki w sumie. Taka mała ciekawostka. I 45 żyć. Miałbym oczywiście więcej, no ale powody zawsze muszą być jakieś do zginięcia. Czyż nie? Aha! Nie wiem, czy wspominałem, ale ponieważ nie robimy 105%, to też poziomy pokroju Hot Coco i Aegypus Rex nie pojawią się w oryginalnym Crashu Trójce. Ponieważ wolę je pokazać w Ancient Trilogy, bo tam będę robił pełne 105%, więc tutaj zrobimy sobie tylko dobre zakończenie i 100%. Możemy się tak umówić. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Bo po co robić dwa razy to samo, skoro mogę tutaj pokazać trochę inną wersję tego, a w Ancient Trilogy po prostu wam pokażę pełnoprawne 105%. I myślę, że to będzie lepsze wyjście. No dobra, 5 poziomów kolejnych zaliczonych, więc czas na Dingo Dial'a. Let's go! Right, now you've gone and done it. Them crystals are mine. Break out the butter. I'm gonna make toast. Mój drogi, chciałbyś, żeby kryształy były twoje, ale tak być nie będzie, bo ja cię teraz porobię w bardzo łatwy sposób. Proszę bardzo. Jest to glitch, który bardzo łatwo można wykorzystać i nawet nie musicie mieć double jumpa ani nic z tych rzeczy. Po prostu możecie to zrobić w taki oto sposób. Jak sami zresztą widzicie. Ale mi się oczywiście nie udało. No ale w taki sposób konfrontacja z Dingo Dial'em nie jest jakoś super trudna, ale ja sobie ją troszeczkę skrócę, ponieważ jak jest możliwość, to chcę z niej skorzystać. Poza tym w tym let's play'u chcę wam pokazać różne glitche, więc czemu by nie? Proszę bardzo zresztą. I tak jak widzicie, konfrontacja nie będzie jakoś super długa. Jak widzicie, to już jest po bosie. Cały Dingo Dial. You thrashed me, mate. No worries, but you'll soon be up against much worse. Tak więc do zobaczenia w trzecim Warp Roomie w takim razie.